Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, zbliżają się wybory. Co prawda do wyborów jeszcze mamy parę miesięcy, ale te wybory będą szczególne, dlatego że w piątek Sejm zdecydował, że równocześnie z wyborami będzie przeprowadzone referendum. Co prawda nikt do dziś nie wie, jakie jest pytanie na tym referendum zadawane nam wyborcom, ale czego zresztą uchwyciła się natychmiast wredna opozycja, krytykując sam pomysł referendum i to, że nie ma tego pytania. No ale na przykład możemy sobie przecież wyobrazić taką sytuację, że siedzi Jarosław Kaczyński, czy stoi, czy siedzi, no wszystko jedno, jest stojący, siedzący Jarosław Kaczyński i mówi tak do szeregowego posła PiS. Panie Sasin, pan ma doświadczenie, niech pan wymyśli pytanie referendalne. Sasin, ale jakie? Jarosław, uchwaliliśmy, żeby referendum odbyło się wraz z wyborami. Teraz pan kombinuj. No ale jakie to ma być pytanie? Odpowiada Sasin. Jarosław, no to, że przestał pan być wicepremierem, myślę, że nie zakłóca pan panu na tyle myślenia, żeby nie ułożyć takiego pytania. Chodzi o to, że musi być odpowiedź nie. Nie, zastanawia się Sasin. Czyli na przykład takie, czy chcecie, by koalicja prawicowa nadal rządziła? Nie, krzyczy Jarosław. O, no to mam pytanie. Nie, nie o takie pytanie chodzi. Musi zawierać alternatywę. Alternatywę, aha. Na przykład, czy ma rządzić dalej koalicja prawicowa, czy nie? Jarosław do siebie. Za długo był wicepremierem. Wie pan, przyślij mi pan tutaj Błaszczaka, on umie zaprzeczać. I tak dalej, i tak dalej. Czy co, mogło tak być? Mogło. Mało tego, to nawet może dalej jest. Ale teraz wybiegnijmy myślą naprzód. Co takie referendum, jakie informacje otrzymują rządzący w wyniku tego referendum? Na przykład oddaliśmy głos na kogoś, nie wiadomo na kogo. No i podchodzimy, żeby wziąć kartkę na to referendum, prawda? No tutaj jest problem, dlatego że nie wiadomo, jak zagłosowaliśmy. No, trzeba poczekać na wyniki. Ale jeżeli nie podchodzimy, żeby pobrać kartkę do referendum, to już wiadomo, jesteśmy przeciwnikami tej władzy. No cóż, do zobaczenia w czasie referendum. Dziękuję bardzo.